Jesteśmy w siedzinie na hali widowiskowo-sportowej. 17 raz się spotkaliśmy tutaj po to, żeby uczcić pamięć mojego taty Stefana Moskalewicza. Myślę, że obsada jest naprawdę fajna, 16 drużyn, myślę, że dobrze się będziemy bawić. To jest mój 16 turniej, gdzieś tam staram się uczestniczyć. Dzisiaj nie gram, ale jest moja drużyna Chrobry Głogów, która też reprezentuje tutaj, mój klub. Fajna zabawa, mówię, to już się bardzo długo ciągnie. Ludzie co roku przyjeżdżają ci sami i fajnie to wszystko wygląda. No, znamy się z Olkiem tam z dawnych czasów Arki, także jak mam możliwość, tutaj jestem co roku, fajny turniej, fajnie spotkać znajomych. Gramy jako drużyna przyjaciele Gadochy, czyli przyjaciele ojca Olgierda. No, nie wypada nam nie być, zawsze zakładamy sobie, że taki półfinał to jest minimum. No, tu na tą chwilę jesteśmy w ćwierćfinale, myślę, że powinniśmy sobie poradzić, ale w tym roku założyliśmy sobie, że zrobimy wszystko, aby ten turniej wygrać. Wiadomo, doświadczenie jest po naszej stronie, ale jednak no, tak zwana mobilność, no, czasu się nie oszuka, życia się nie oszuka. Mamy po 40-50 lat już niektórzy, no i musimy tutaj się podwójnie nagonić, żeby pokazać swoją wyższość. No, super impreza. Przynajmniej spotkałem paru kolegów, moich zawodników, którzy kiedyś grali w Amice. Najlepiej, gdybyśmy jeszcze trzeciego gola strzelili, to by było ekstra. No niestety nam przyjaciołom nie udało się w tym roku wygrać, byliśmy w finale, przegraliśmy z eksportowcami, trzeba powiedzieć, że naprawdę mieli bardzo dobry skład i może od tego jednego gola byli od nas lepsi w finale. Do zobaczenia za rok, widzimy się na 18. Memoriale, będziemy, mam nadzieję, się tak dobrze bawić albo lepiej jak dzisiaj. Do zobaczenia.